Cześć, witam się z Wami w nowym filmie na moim kanale. Jak pewnie widzicie pod tytule, jest to Book Haul kwietniowy i będzie on podzielony na dwie części, to znaczy na dwa dłuższe klipy, a więc teraz przejdziemy po prostu do tego pierwszego. Zacznę od książek, jakie udało mi się otrzymać w ramach wielkiej wymiany książkowej, jaka była organizowana właściwie pod koniec kwietnia. Mam tutaj sześć książek, jedna gdzieś mi zaginęła, nie wiem gdzie, nie mam bladego pojęcia, ale no to już... Nieważne. Zacznę od pokazywania Wam tych książek. Na pierwszym miejscu mamy powieść Gabrieli Gargaś, Zostań moim aniołem. Już przygotowuję się na Wigilię i na grudzień. Dlaczego by nie? Zawsze lepiej jest wcześniej zacząć. Mam nadzieję, że ta książka mnie zachwyci. Swoją drogą ma przepiękną okładkę. Następnie mamy powieść Catherine Perez, Terapia. Jest to, z tego co pamiętam, jedna z pierwszych premier wydawnictwa Niezwykłego. I jestem ciekawa tej książki, bo też o niej dość sporo słyszałam, także zobaczymy, czy mi się spodoba. Przyszła też do mnie powieść Radio Silence, Alice Osman, premiera, która była swego czasu bardzo, bardzo głośna i bardzo, bardzo mocno hype'owana i polecana. To wydanie jest w ogóle przepiękne, a ja mam nadzieję, że się zachwycę tą powieścią, tak jak inni. Przyszła do mnie również książka Magdaleny Trubowicz, Sezon pierwszy przyjaciele, na dobre i na złe. Ja tę książkę zaczęłam kiedyś czytać, słuchajcie sobie, na Legimi, ale z jakiegoś powodu po prostu przerwałam, nawet już nie pamiętam dlaczego. No ale tamten początek bardzo mi się podobał, więc teraz będę mogła sobie ją skończyć. I tyle. Mamy również Konstantina, pierwszy tom serii chyba Grzechy Mafii, tak to się nazywa. Magdaleny Winnickiej. Słyszałam, że te książki mają dość specyficzne opinie. Jedni je kochają, drudzy nienawidzą. Ja jestem ciekawa, mam nadzieję, że mi się ta książka po prostu spodoba. I mamy również Stażystkę Alicji Sinickiej. Te książki tej autorki również były bardzo mocno hype'owane swego czasu, więc mam nadzieję, że i ja się będę mogła zachwycić. Lecimy dalej. Słuchajcie, na Vinted wyhaczyłam za szaloną kwotę 10 zł reportaż od wydawnictwa Czarnego Cygan to Cygan Lidii Ostałowskiej i stwierdziłam, że w sumie to dlaczego by nie. Ja coraz więcej czytam reportaży, coraz mocniej interesuje mnie tematyka taka, wiecie, prawdziwa, a nie odwołująca się do fantastyki czy też do wymyślonych światów. Dlatego też sobie kupiłam tę książkę, jest ona cieniutka, więc myślę, że na dwa dni to będzie lektura. No i jestem jej bardzo ciekawa. Swoją drogą też, jak sprawdzałam to na Lubimy Czytać, pamiętam, że ona miała dość sporo całkiem dobrych ocen i opinii, więc sobie ją przeczytam i sprawdzę, co tam, czy ona jest na pewno taka dobra. Zrobiłam też sobie zamówienie, słuchajcie, na sklepie internetowym dada.pl. Jest to księgarnia, która ma zawsze bardzo, bardzo dobre promocje. To nie jest absolutnie film sponsorowany, ale jeżeli szukacie jakichś tańszych książek, zwłaszcza młodzieżowych, to polecam Wam tam zajrzeć, bo można wyhaczyć naprawdę perełki za dosłownie grosze, bo zaraz Wam pokażę, co ja wyhaczyłam. W każdym razie kupiłam sobie piątą ofiarę, czyli drugi tom serii hashtag 4MK, chyba tak się to nazywa. W każdym razie ja mam trzeci tom, no ale nie czytałam poprzedniej, więc ja chciałam dokupić drugi. A wiem, że z tym drugim jest dość spory problem, bo jak się kończy nakład, to no, nigdzie go nie można dostać, dlatego najpierw kupiłam sobie tom drugi, a tom pierwszy sobie dokupię, bo on jest jeszcze w wielu miejscach. Także na pewno sobie będę czytać tę serię, tę trylogię i mam nadzieję, że mi się ona spodoba. I przy tym zamówieniu właśnie domówiłam sobie książkę, która mi kosztowała, wiecie ile? Złoty 90. Jak ja to zaczęłam, to ja mówię, no nie, no złoty 90 za książkę, którą i tak chciałam przeczytać, no to jakby prawie jak za darmo, tak? Więc kupiłam sobie piosenki o dziewczynie Chrisa Russella, bo pamiętam, że kiedyś Wybredna Maruda polecała tę powieść, więc stwierdziłam, że no, skoro i tak chcę ją przeczytać, no to sobie kupię. A za mniej niż 2 zł, no to proszę, proszę, no, no ja musiałam wziąć.
Było tam też więcej ciekawych tytułów, ale stwierdziłam, że nie będę tak szaleć i po prostu sobie wezmę tylko ten jeden tańszy tytuł. Także tak. Złożyłam też zamówienie na świecie książki, bo moją intencją było znalezienie pierwszego tomu Darów Anioła w tej ślicznej okładce, w tym ślicznym wydaniu twardym, twardej oprawie, które teraz wydaje wydawnictwo MAK. Natomiast nie przemyślałam tego, że skończył im się nakład. Tak, no w sumie nie powinno mnie to dziwić. Ale no wiecie, no trochę jednak byłam nie ukontentowana tym, że się skończył nakład i nie mogłam kupić pierwszego tomu. Przez chwilę myślałam, że a to kupię sobie po prostu czwarty i potem piąty i szósty. Ale nie, znalazłam na świecie książki tom trzeci za szaloną kwotę 25 zł, bo to chyba zostały tylko chyba dwa albo no dosłownie kilka egzemplarzy z tego pierwszego nakładu. Więc no słuchajcie, wzięłam. Tak, zaczynam zbierać serię od trzeciego tomu, dlaczego by nie? To jest lepsze niż od tyłu, tak? Przynajmniej od środka. No ale mnie to nie przeszkadza, bo i tak czytałam już kiedyś tę serię, ale po prostu chciałam ją mieć na swojej półce i przeczytać kiedyś jeszcze raz, bo Dary Anioła pamiętam, że uwielbiałam i jestem ciekawa, czy dalej by mi się tak spodobały. A to wydanie jest przepiękne. I w tym samym zamówieniu sobie kupiłam, słuchajcie, dwie książki, które były po 4,99. Ja nie wiem, ja jestem jakimś Januszem biznesu albo cokolwiek, ale naprawdę ja czasami trafiam na takie perełki za takie ceny, że no żal nie brać. Jedna książka już poszła do pożyczenia, a jest to powieść Prezent Louise Jensen, a tutaj mam córeczkę Catherine Croft i jest to taka śmieszna seria, Klaudia poleca i one mają takie dosyć oczowidoczne grzbiety. Nie pasują mi do innych książek z tych autorek, które mam od wydawnictwa Burda, ale no wiecie, jakby mi to nie przeszkadza za bardzo, bo hello, książki za 5 zł, tak? A wiem, że po prostu te książki mogą mi się spodobać. I co więcej, one to nie są rozmiary kieszonkowe. To są rozmiary ciut mniejsze od tych normalnych, ale nie są to też książki kieszonkowe. Także to na pewno warto wiedzieć, gdybyście się kiedyś zastanawiali. Przyszła też do mnie taka duża paczka w kwietniu od wydawnictwa Harper Kids i mamy tutaj dwie książki z serii o Hani Humorek. Mamy Hania Humorek, przepowiada przyszłość, i Doktor Hania Humorek. Tę książkę już czytałam, była bardzo fajna. Tę książkę jeszcze mam przed sobą, ale mam nadzieję, że będzie również fajna. I moja absolutna miłość, słuchajcie, Muminki. Trzy opowiadania z Doliny Muminków. Muminek i księżycowa przygoda, Muminek i złoty liść, Muminek i wiosenna niespodzianka. Coś cudownego, serio. A te okładki są przepiękne. W tym miesiącu również dotarły do mnie właściwie dwie książki od wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Mamy tutaj Skłam, że mnie kochasz, Piotra Borlika, pierwsze spotkanie moje z tym autorem, jak najbardziej na plus. I mamy Chwałę meksykańskim zakonnicom Barbary Kwinty. Świetna powieść, która wyleczyła mnie z mojego zastoju czytelniczego, także super, polecam wam z całego serca. Tak, przyszła do mnie również paczka od Taniej Książki, a w niej znalazłam trzy książki. Kto by się spodziewał, co nie? Mamy tutaj Pudełko w kształcie serca Joe Hilla, świetna powieść, jedna z lepszych powieści grozy, jakie ja czytałam. Mamy Elżbietę, Filipa, Dianę i Megan, Zmierzch świata Windsorów. Świetna literatura faktu, świetna powieść non-fiction, opowiadająca o monarchii brytyjskiej, o tym, co się tam u nich działo i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe jeszcze, no wiecie, to jest tak po kolei wszystko opisywane, więc jeżeli oglądaliście na przykład serial The Crown, no to tutaj macie trochę powtórkę z rozrywki, ale mnie to akurat nie przeszkadzało absolutnie, naprawdę fajnie się bawiłam. I mamy trzeci tom Perversion Trilogy, czyli Pozwolenie. Bardzo fajne zakończenie trylogii, troszkę ciut słodkie, ale i tak uważam, że jest naprawdę super. I mamy ostatnie dwie książki, które wam w tym klipie chcę pokazać. Opowieść podręcznej, powieść graficzna. Coś cudownego, to jest jedna z książek kwietnia, które pokochałam całym sercem. I no słuchajcie, rewelacja.
prostu, a ta kreska to jest coś pięknego, naprawdę. Musicie sobie to przeczytać, jeżeli nie chcecie czytać tej pełnowartościowej, pełnowymiarowej książki. I mamy również drugi tom Zwierzęcej Zbrodni, Prawo Drapieżcy Anny Starobiniec. Też równie fajny kryminał młodzieżowy o zwierzęcych zbrodniach właśnie. Także bardzo Wam polecam. Tak, w tym klipie to na razie by było na tyle. Teraz zrobimy szybkie zit i przeniosę Was do drugiego klipu, w którym pokażę Wam pozostałe książki, które dotarły do mnie właśnie w tym miesiącu. Cześć, witam się z Wami już w drugim klipie. Jak widzicie, jest już ciemno. Ja jestem też już w piżamie, ale myślę, że to nie będzie nam przeszkadzać. I po prostu przejdę już do pokazywania Wam tych książek, jakie tutaj obok mnie są, bo mam tutaj kolejne dwie kubki i one zaraz mi spadną chyba z łóżka, ale dobra, nieważne. Zacznę od dwóch e-booków, jakie do mnie dotarły w tym miesiącu. Na pierwszy rzut idzie pokazać mój książę, czyli pierwszy tom serii o Bridgertonach, tak to się chyba mówi. Tak, to dostałam od wydawnictwa Zysk i Spółka wraz z drugim tomem tej serii, czyli z Ktoś mnie pokochał. A to wszystko i wyłącznie dlatego, bo po prostu w maju wychodzi trzeci tom już tej serii, także jest naprawdę, myślę, spoko okazja do nadrobienia tej serii. Ja też jestem i też bardzo ciekawa nadal, bo wiem, że sporo osób ją poleca, a że ja swego czasu bardzo lubiłam romanse historyczne, no to nie mogłam się oprzeć i po prostu musiałam sobie je ogarnąć, że tak powiem, i sobie je będę czytać. Więc może tutaj już przejdę do tej kubki, bo widzę, że te książki naprawdę za chwilę mi spadną, a tego bym nie chciała. Dobra. Mamy największą książkę chyba ever. Jest to książka od wydawnictwa literackiego Tatry, przewodnik dla dużych i małych. W momencie, kiedy pojawia się ten film, recenzja tej książki już jest, także na pewno Wam odeślę tutaj na dole link. Jest to przepięknie wydana książka, serio. I uważam, że właśnie powinno się ją czytać z młodszymi, dla najmłodszych. I uważam, że jest to świetna w ogóle książka na prezent, bo jest ona przepięknie wydana, także naprawdę, jeżeli szukacie takich właśnie książek około naukowych, mam wrażenie, to myślę, że możecie zwrócić uwagę na ten tytuł właśnie. Następnie mamy tutaj książkę Fear Us, Bibi Reed, czyli trzeci tom serii Broken Love. Ja czytałam poprzednie dwa tomy, były naprawdę spoko, ale no, czekałam z niecierpliwością na tom trzeci i w końcu go mam, będę go niedługo czytać. Dotarły też do mnie dwie książki od wydawnictwa Jaguar. Mamy Słodki smak marzeń Anety Krasińskiej. W ogóle ta okładka jest bardzo piękna. I to jest również ciekawe, bo do tej książki otrzymałam ciasteczko, pierniczka, a także zakładkę i tutaj gdzieś na początku, zaraz Wam pokażę. O, i mam autograf autorki, także naprawdę bardzo, bardzo mi miło i na pewno będę się niedługo zabierać za tę książkę, bo jestem jej ciekawa. A właśnie w zasadzie w okolicy, kiedy przyszła mi ta książka, przyszła mi również Żelazna Kraina, czyli trzeci tom serii Elfy Ziemi i Powietrza, Holly Black. Poprzednie dwa tomy były Zła Królowa, było bardzo dobre, w sensie ta książka była bardzo dobra i naprawdę mi się podobała. Drugi tom, czyli Serce Trolla, już niekoniecznie, przyznam Wam się szczerze, że nie zachwyciło mnie to jakoś za bardzo. I jestem ciekawa Żelaznej Krainy, mam nadzieję, że autorka nie skiepści tego zakończenia, tak jak w przypadku Okrutnego Księcia, bo będzie mi bardzo, bardzo smutno. Następne dwie książki, jakie Wam tutaj pokażę, to jest Gorsza Jarosława Czechowicza. Na pewno będę ją niedługo też czytać, bo jest to opowieść o trzech kobietach, które zostały porwane i jedna z nich ma podobno przeżyć. Tylko. Co tu się wydarzy? Dlaczego tylko jedna? Czemu one zostały porwane? Nie mam żadnego pojęcia, będę ją czytać. Ona jest w ogóle dość cienka, także mam nadzieję, że mimo tego autorowi udało się jakoś w miarę dobrze zarysować całą tę historię bez ukróceń i wiecie, że tutaj niczego nie zabrakło.
I mamy również książkę. Oj, nóżki mi zdrętwiały. I mamy też książkę od wydawnictwa Dwie Siostry. I ta książka w ogóle jest przepięknie wydana. Ja się zawsze zachwycam tymi wydaniami. Wojna Skowronków Hilary McKay. Jest to literatura dziecięca, literatura młodzieżowa. Też będę niedługo czytać tę książkę. Mam nadzieję, że mi się ona spodoba. I tyle po prostu. No i jest przepięknie wydana. Uwielbiam te wydania od tego wydawnictwa. A mamy również powieść, którą polecała i dalej poleca bardzo Kredzia. Na Instagramie Kredzia. Mamy Gdzieś pomiędzy wierszami Anny Szczypczyńskiej. Podobno bardzo poruszająca historia, bardzo też pouczająca i bardzo piękna. Mam nadzieję i też liczę na to, że mi się ona spodoba. Także będę ją też niedługo czytać. Dotarła też do mnie książka od wydawnictwa YA, Jeszcze większy przypał. Niestety chyba był jakiś błąd w magazynie, bo miałam też dostać pierwszy tom, żeby, wiecie, nie czytać od tyłu, tak jak mam to w swoim zwyczaju. No ale nic, po prostu pierwszy tom sobie ogarnę albo na Empik Go, jeżeli jest, albo sobie po prostu dokupię lub wypożyczę z biblioteki, sobie przeczytam i wtedy będę mogła zabrać się za tę kontynuację, której też swoją drogą jestem ciekawa. Tutaj mam również drugi tom tej serii Żywioły. Pierwszy tom to jest Berło Ziemi, które ja mam na półce, ale jeszcze go nie czytałam. Teraz mam Więc Nieba, czyli tom drugi. I myślę, że w maju sobie może zrobię taki mini maraton, że przeczytam sobie pierwszy tom i przeczytam sobie od razu też tom drugi, żeby być na bieżąco i żeby mieć pewną ciągłość w tej historii. Ta okładka jest przepiękna swoją drogą. Mamy tutaj również książkę kolejną od wydawnictwa Czarna Owca, czyli Wiosenna Ofiara Anders de la Motte. Nie wiem, jak się czyta to nazwisko, bo to jest chyba francuskie. Nie wiem, jakie francuskie? Co ty pierdzisz, Natalka? Nie, to jest jakieś skandynawskie nazwisko, ale nieważne. W każdym razie jestem bardzo ciekawa tej książki. Mam nadzieję, że mnie ona bardzo pozytywnie zaskoczy. I tak, bo dużo się naczytałam na temat w ogóle tej czarnej serii z tego wydawnictwa, że to są naprawdę świetne książki, także liczę na coś, co mnie naprawdę porwie. W kwietniu dotarły do mnie również takie książki jak Przeklęty kontrakt Mera Melanie Morland. Ja czytam tej autorki Bentley'a i Aidena. Obie te książki bardzo mi się podobały, więc jestem ciekawa tej. Mam nadzieję, że mnie ona również zachwyci. Zwłaszcza, że też jest to taki, wiecie, może nie jest taki super grubasek, ale też nie można powiedzieć, że jest to jakaś cienizna, bo ma no prawie 400 stron. Także będzie czytania. Nie mogłam też się oprzeć i sobie zamówiłam, słuchajcie, z taniej książki. Książkę, którą bardzo, bardzo polecała między innymi Natalia, prostymi słowami, a mowa o Martwym ptaku Macieja Kaźmierczaka. Ja uwielbiam powalone kryminały i ja uwielbiam, jak się dzieje i uwielbiam, jak jest krwawo. Okej, no samo to, że ja tak pokochałam trylogię o Jegorze Brudnym Przemysława Piotrowskiego, która jest naprawdę krwawa, no to o czymś świadczy, więc nie mogłam się oprzeć i wzięłam sobie tę książkę. Mam nadzieję, że ona mi się również spodoba. I tyle. Będę czytać, będę sprawdzać i na pewno będę Wam o niej mówić w jakimś podsumowaniu. I ostatnie dwie książki, tą jedną sobie zostawię na deserek. Tutaj mamy Śpiewaczkę Macieja Klimarczyka, jest to debiut literacki. I w ogóle powiem Wam szczerze, że wydawnictwo tutaj przy okazji tej książki zrobiło taką świetną promocję, jakby serio. Nie mam pojęcia, jak oni to wszystko dograli, ale jakoś się im udało. W każdym razie dostałam kopertę z zaproszeniem na przepraszam, zaproszeniem na spektakl. Właśnie na spektakl tutaj nie. Aha, Toska Puciniego, chyba tak się powinno czytać nazwisko. I miałam takie co? I wiecie, ja w pierwszej chwili ja takie miałam, ale o co w ogóle chodzi, co nie? Miałam takie, czy wydawnictwo wysłało mnie naprawdę jakieś zaproszenie na jakiś ten, i sobie myślę, o co chodzi. A potem, dosłownie chyba godzinę później, dotarła do mnie książka
I tam było, że spektakl został odwołany i ja sobie myślę, no super, czyli nie pójdę sobie, nie pojadę sobie na spektakl, ale promocja, no świetna, słuchajcie, naprawdę intrygująca, jestem ciekawa tej książki, w ogóle ona jest tak cieniutka. Ona ma, wiecie ile stron? Zaraz wam powiem. Ona ma 285 stron. Także dla mnie, dla czytelnika, który czyta szybko, myślę, że będzie to spokojnie jeden wieczór i będzie po książce. I ostatnia książka to jest książka, na którą ja chyba czekam najbardziej w kwietniu. I z nią dotarły do mnie również dwa dodatkowe egzemplarze, więc będzie konkurs na Instagramie. Jest to powieść Marty Siwej, tak to się chyba powinno odmieniać. Daj nam szansę. Jest to romans, podobno bardzo gorący, także no mam nadzieję, że się, słuchajcie, nie zawiodę. Że się nie zawiodę. Że będzie on naprawdę super i na pewno będę wam o niej pisać. Że tak by to wyglądało. Tyle książek, słuchajcie. Tyle książek, a jeszcze nie pokazałam jednej. Reportaż Harukiego Murakamiego, Podziemie, największy zamach w Tokio. Ja już ją czytam. Jestem obecnie na, słuchajcie, niech ja znajdę tą stronę, 253 stronie. Jak na razie jest spoko. Ale mam trochę zarzutów co do niego i nie jest to raczej najlepszy reportaż, jaki ja czytałam, chociaż może jeszcze wszystko się zmienić. Nie wiem. Ale po prostu dotrzymałam tę książkę i tak. Także tak to się prezentuje. Słuchajcie, dajcie mi znać, czy czytaliście którąś z tych książek, czy macie w planach, czy macie na przykład na swoich półkach. Ja totalnie oszalałam i chyba po prostu nie pozostaje mi nic innego, jak się zamknąć. Ile to brzmi? Jak się, wiecie, jak po prostu gdzieś zamknąć się w jakimś pokoju bez klamek i po prostu siedzieć i czytać. Ale no niestety nie da się. Także tak. Mam nadzieję, że ten dość chaotyczny film wam się spodobał i że zobaczymy się w następnym filmie. Także trzymajcie się ciepło. Cześć!